Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści sieci, Jakub Maciejski w studiu, Andrzej Potocki na łączach. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o wyprowadzaniu prezesa Narodowego Banku Polskiego z jego siedziby, co zapowiedział Donald Tusk i niejako potwierdził jego jeden z najbliższych współpracowników, Tomasz Siemoniak. Bardzo proszę ten fragment. Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny, Adam Glapiński jest nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi, Adam Glapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP i nie trzeba będzie ustawy. Wiecie, nikt tego się pamięta. Wiecie, że prawnicy zamówieni przez prezydenta Dudę napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że jego wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Przyjadą jacyś silni ludzie i go przekonają. No właśnie, przyjadą silni ludzie i go tutaj zawiesił głos, pan Siemoniak, przekonają, może coś innego miał na myśli, dużo jest synonimów słowa przekonają, szczególnie w wykonaniu silnych ludzi. Skomentował to pan Adam Glapiński w następujący sposób. To jest kłamstwo. Donald Tusk łże. Inaczej mówiąc, tacy ludzie powinni być wykluczeni z życia publicznego raz na zawsze. Więc może mają państwo swoje analizy? One były publikowane, opinie tych prawników, na przykład pani doktor Podzianowskiej, w mediach. I przede wszystkim pojawiły się sygnały, że w Pałacu Prezydenckim, i to podawało między innymi, jeśli dobrze pamiętam, RMF, ale w ogóle sprawa była głośna w mediach. No właśnie, w mediach było, to już jest pewne, że takie ekspertyzy były. Zdementował tę informację Pałac Prezydencki ustami Andrzeja Dery, który powiedział, że wszystkie ekspertyzy, którymi dysponował prezydent, mówiły o tym, że zgodnie z prawem prezes Glapiński jest powoływany na drugą kadencję i że nie było żadnych ekspertyz, które by to podważały. No więc mamy taką sytuację, jaką mamy, i poproszę panów o zinterpretowanie tego, co powiedział Donald Tusk i co powiedział pan Siemoniak. No jak to będzie wyprowadzany ten prezes z tego NBP-u, organ konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, jego prezes, wybrany na drugą kadencję głosami Sejmu. Ciekawe, że w trakcie, przed wyborem na drugą kadencję Adama Glapińskiego, Platforma Obywatelska tych ekspertyz, o których Grabiec mówi, że mają, Grabiec, poseł Grabiec, nie przedstawiła i nie mówiła, że to jest wszystko źle, na czym mówiła, ale bez poparcia jakimiś autorytetami prawnymi. Andrzeju, jak ty to oceniasz? W zasadzie to powinien oceniać sąd, bowiem tutaj został naruszony praktycznie przez obydwu panów, a najbardziej przez pana Siemoniaka. Artykuł 128 kodeksu karnego. To jest zamach na organ konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej. I on brzmi: kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. I generalnie to, co powiedzieli obaj panowie, można by się pokusić, i to już sąd powinien rozstrzygnąć. Ja już abstrahuję od tego, jak ten sąd to rozstrzygnie, bowiem jakie sądy mamy w Polsce, to wszyscy wiemy. No ale niemniej jednak według prawa podpada to pod ten artykuł, co zresztą mówi wielu ekspertów, fachowców od prawa. Po wysłuchaniu gruźb poniekąd karalnych z ust szczególnie posła Siemoniaka. Natomiast jak ja to oceniam, uważam, że w polityce, w państwie demokratycznym, no nie można przekraczać pewnych granic, które de facto mogą doprowadzić do zamachu na demokratyczny ustrój. I te wywody Donalda Tuska, mniej lub bardziej prawdziwe, mniej lub bardziej realne, niemniej jednak grożą czymś takim. Po drugie, jest to podburzanie
swojego własnego elektoratu, tego najbardziej zacietrzewionego, przez to, co jest niebezpieczne, bowiem tam również padały słowa o wyjściu na ulicę i tego typu akcjach. Nikt nie wspomniał tu oczywiście o tym, że najpierw trzeba te wybory wygrać, żeby realizować te plany, a nawet jak się je przegra, no to zamiast się wycofać i uznać wynik demokratycznie wybranych wyborów, to nie myśleć nad tym, dobrze, jak przeprowadzić de facto. Mamy to, co mamy, mamy to, co mamy, proszę państwa, ale pan prezes Glapiński nie boi się i zapowiedział rozważenie podjęcia kroków prawnych. No i natychmiast trochę się zreflektował Donald Tusk i zawsze mógł liczyć na media sprzyjające mu, które rzucą koło ratunkowe. Takie koło ratunkowe zostało rzucone i Donald Tusk mógł wyjaśnić widzom, co miał na myśli, mówiąc o usunięciu prezesa Glapińskiego. Bardzo proszę ten fragment. W Polsce chyba wszyscy bez wyjątku, może poza prezesem Kaczyńskim, odetchnęliby z ulgą, gdyby okazało się, że można zgodnie z prawem pana Glapińskiego usunąć... Zgodnie z prawem, prawda? Już nie... Oczywiście, że zgodnie z prawem. Prawo trzecie RP jak pajęczyna, kto ma się przebić, a na kogo wina. Ja pamiętam, jak w wyniku presji samorządów Jarosława Gowina przesunięto termin wyborów prezydenckich, żeby tak naprawdę podmienić Kidawę-Błońską na Trzaskowskiego. O to tylko i wyłącznie chodziło. I wtedy objawia się inna kobieta, cała w bieli, profesor Ewa Łętowska, która wyczytała w Konstytucji, że jeśli upłynie konstytucyjny termin kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, a nie będzie wybrany nowy, a to nam wtedy groziło, to kto przejmie obowiązki prezydenta? No według Konstytucji marszałek Sejmu. Ale profesor Łętowska wyczytała, że Tomasz Grodzki. To taki wyjątek, przez lewe ucho, do prawego... Ale to nie koniec. A teraz jest doktor Dorota Pudzianowska i ona wywnioskowała, że obecna kadencja Adama Glapińskiego jest trzecią, choć powołany był pierwszy raz w 16 roku, decyzją prezydenta Sejmu, teraz w 22 roku... No to są dwa. No ale przedtem był członkiem. Ale był członkiem zarządu i przez chwilę nie było prezesa, więc on wtedy, więc znowu można prawą ręką i co? I można uniewinnić, jak ktoś kogoś przyjedzie na drodze. Myślę, że prezydent dysponuje poważnymi opiniami, poważnych konstytucjonalistów. Ale to nie ma znaczenia, bo to pokazuje poziom anarchizacji państwa. Oni chcą się dorwać do władzy, grożą jakimiś silnymi panami i to też jest dla mnie niesamowite obnażenie jednej istoty trzeciej RP. Otóż generalnie to jest ćwierć inteligencja. To są goście, którzy tak grożą ulicą za Dominika Tarasa, tego barbarzyńcę, co z krzyża śmiał i życzył Kaczyńskiemu śmierci w 2010 roku wokół tej afery o krzyż na krakowskim przejściu. Tusk go chwalił, więc to są tak ćwierć inteligencja, której z jakichś powodów wmówiono, że jest wybitna, a parę milionów Polaków w to wierzy. No dobrze, ale tak, proszę państwa, od kilku lat opozycja nas przekonuje, że Krajowa Rada Sądownictwa jest nielegalna, dlatego że sędziowie sami siebie nie wybierają, tylko... Neo-KRS. Tak. Teraz będzie Neo-NBP. Będzie Neo-Złotówka. Jeszcze mamy Trybunał. A jak zaatakują Polskę, to powiedzą, nie bronimy Polski, bo to jest Jeszcze mamy Trybunał Julii Przyłębskiej, a nie konstytucyjny. Tak. Mamy nielegalnie wybranego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Niedługo się okaże, że mamy nielegalnie wybranego prezydenta. Ale... Kwestionują Straż Graniczną, mówią, że to umundurowani ludzie na przykład. Kwestionują państwo polskie. Osłabianie państwa, tak. Ale chciałam zwrócić na jedną, Andrzeju, na jedną uwagę rzecz. Donald Tusk w jednym ze swoich wystąpień powiedział, że jest gorącym zwolennikiem wejścia do strefy euro i on przewiduje, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to 2 lata wystarczą, żeby Polska spełniła warunki i weszła do euro. Nic to, że kraje, które są w euro, na przykład kraje bałtyckie, mają prawie 22% inflację, że nie ma narodowych banków polskich, które by decydowały o tym, jak politykę pieniężną państwa prowadzić, niezależnych banków, bo mamy Europejski Bank, który decyduje o wszystkim i który do tej pory ani razu nie podniósł stóp procentowych. I
Adam Glapiński, który mówi, że dopóki on jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, to Polska nie wejdzie do strefy euro. Euro nie zastąpi złotówki. Ja myślę, że tu jest praprzyczyna takiego ostrego ataku Donalda Tuska na prezesa Glapińskiego, no bo jedno z zadań nie zostanie wypełnione, dopóki Adam Glapiński będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego. No oczywiście i tutaj widzimy wpływ polityki niemieckiej, kolejny wpływ na wypowiedzi Donalda Tuska. Ewidentnie euro jest na rękę Niemcom, bowiem jak pokazują dane, to zdaje się tylko dwa państwa na tym euro korzystają, to są Niemcy i Holandia. Tak naprawdę w związku z tym poszerzenie tej strefy o Polskę było bardzo by na rękę Berlinowi, bowiem w ten sposób jako kraj dysponujący walutą euro, a nie będący tak silnie ekonomicznie jak Niemcy, jesteśmy de facto sterowani finansowo poprzez bank we Frankfurcie. I to jest cel niemiecki. Widać wyraźnie tutaj, że Tusk po raz kolejny wypełnia rolę takiego posłańca niemieckiego do Polski, namawiając w tej chwili do przyjęcia i do wejścia w strefę euro. Co nam to da? No, na początku, nie tylko na początku, tak jak no, to widzimy po Słowacji, po Litwie, przede wszystkim jest to duża drożyzna, a po drugie uzależnienie się od koncepcji europejskich, a konkretnie europejskich sterowanych tych przez Niemcy. W związku z tym ekonomicznie nam się to w ogóle nie opłaca. Jesteśmy za słabi po prostu, żeby przyjmować walutę euro i mieć z tego jakikolwiek korzyść, poza jedną stratą, że wtedy uzależniamy się od gospodarki niemieckiej. I ja bym tu jedno słowo tylko, Andrzeju, dorzucił dla uzupełnienia. Tak jak mówiłem o tej ćwierć inteligencji z Gazety Wyborczej i 1/16 inteligencji z TVN-u, to jest tak, że tym ludziom nie mówi się wojna, inwazja rosyjska na Ukrainę, rzezie za naszą wschodnią granicą. Nie mówi się o koronakryzysie, nie mówi się o złożonych sprawach. I potrzeba uosobienia takiego... To jest temu winien, tak, kozła ofiarnego. Prosty, żeby go pokazać, żeby ten przygłup z Platformy mógł pokazać, patrzcie, to on wszystkiemu winien, prawda, z plakatem Glapińskiego. I owszem, błędy też Glapiński popełniał. Natomiast zauważmy, że w narracji Platformy nie ma wojny, nie ma koronakryzysu. A Tusk mówi, ja miałem ciężko, bo w 2008 roku był kryzys. On miał ciężko? Przecież teraz są światowej rangi bezprecedensowe wydarzenia. Pandemia na całym świecie, lockdown na całym świecie, inwazja Rosji pełnoskalowa na naszego sąsiada, a Tusk mówi, że jemu było ciężko, bo 2008 rok, narracja dla przygłupów, tylko że ja obawiam się, że ona chwyci, bo w każdym narodzie jest jakiś tam procent przygłupów. No, zresztą wszyscy by chcieli, tak jak mówił Donald Tusk, żeby ustąpił Adam Glapiński. Wszyscy a jeszcze jedno, cieszyli. On do 2028 roku będzie prezesem, więc nawet gdyby za rok przejęła władzę Platforma, to już nie da się tak jak Zabelki pieniążki tu i siam wyprowadzać, bo będzie jeszcze Glapiński stał na straży publicznych finansów przez długie, długie lata. Ale doceńmy to, że Tusk planuje na wiele lat w przód, to znaczy, że jak przejmie władzę, to jak dalej tam te pieniążki pousuwać, mafie VAT-owskie, te sprawy, jak to wszystko znowu dopuścić do udziału w krojeniu polskiego tortu. I Glapiński będzie stał temu na przeszkodzie. To jest rozgrywka o bardzo wysoką stawkę. No tak, a jedna z europejskich instytucji stwierdziła ważnych, że Narodowy Bank Polski jako jeden chyba z czterech europejskich najlepiej sobie poradził z kryzysem inflacyjnym swoimi działaniami. No ale to jest już... Zresztą niskie bezrobocie, wysoka inflacja, coś za coś. Nie można zjeść ciastka i mieć tego samego ciastka w tych ciężkich czasach. Proszę państwa, kończymy ten temat. W tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.